my! Dwa pierwsze letnie sparingi Pogoni Szczecin za nami. Na wyniki chyba nie ma co patrzeć. W okresie przygotowawczym najważniejsze jest po prostu wejść powoli w rytm meczowy. No na pewno były to jakieś tam pierwsze nasze sprawdziany. Po pierwszym takim okresie przygotowawczym i przy trochę innym treningu niż to wygląda w takim mikrocyklu treningowym, sezonowym. Także cóż, wydaje mi się, że najważniejsze właśnie było to, żeby rozegrać te spotkania, żeby pobiegać w takim normalnym jakby meczu, a ten wynik to wydaje mi się też jest trochę sprawą drugorzędną, choć uważam, że mimo wszystko zawsze trzeba dążyć do tego, żeby wygrać. Jakie pierwsze wrażenia po tych pierwszych dniach w Pogoni? No na pewno ciężka praca jest, atmosfera jest bardzo fajna w szatni, czuję się tu dobrze i jak mówię, no trzeba ciężko trenować, trzeba podnosić swoje umiejętności, żeby być jak najlepszym. Grałeś w tym drugim środowym sparingu, dużo pokrzykiwałeś, to taki sposób na bycie tym nowoczesnym bramkarzem, ostatnim obrońcą w zasadzie? No na pewno, bramkarz musi grać wysoko, musi sterować drużyną. Jak mówię, jestem charakternym zawodnikiem i po prostu taka jest moja rola, żeby kolegom jak się da tylko pomagać. Ta druga połówka w pierwszym z tych meczów, w którym ty akurat grałeś, wyglądała bardzo dobrze. 4 bramki w ciągu 45 minut. Tak mogłoby wyglądać chyba każde spotkanie. No, chyba każdy sobie tego życzył, żeby tak wyglądało spotkanie, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy troszkę w innym etapie treningowym i fajnie, że udało się strzelić te 4 bramki, ale tak mówię, trzeba troszkę przymknąć na to oko. Ważne, co robimy teraz na tygodniu, bo tak naprawdę to ten największy sprawdzian to dopiero przed nami. Wydaje mi się, że każdy z nas odczuwa te podwójne zajęcia i dosyć obszerne, dlatego ta praca troszkę się nakłada i wydaje mi się, że jest to taki okres, gdzie nawet trzeba czuć to zmęczenie, a łapanie takiej świeżości i formy takiej meczowej na pewno przyjdzie troszkę bliżej sezonu, dlatego nie ma co narzekać. Wiadomo, że jesteśmy w takim okresie, że naprawdę tą pracę trzeba solidną wykonać. Tych szans do pokazania się trenerowi Wdowczykowi jeszcze będzie dużo. Jak myślisz, jaka rola czeka Cię w klubie, a jaką rolę chciałbyś pełnić Ty? Na pewno ja zawsze bym chciał być pierwszym bramkarzem, ale jeszcze obóz jest, dużo jednostek treningowych do przepracowania. No, zobaczymy, co będzie w pierwszym meczu. W pierwszym meczu 19 trener będzie decydował, na kogo postawi. Wiadomo, Radek jest bardzo doświadczonym bramkarzem i na pewno ja jestem jakąś konkurencją dla niego, no ale myślę, że albo jak Radek wyjdzie, albo ja, to będziemy godnie reprezentować barwy Pogoni, bo jak wiem, Radek bardzo w samym sezonie bardzo dobrze mu to wychodziło, więc spokojnie zobaczymy.